Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy temat to jest różnica między słowem wykonane a wykonywać. I tutaj pierwszym takim cytatem, który chciałbym przeczytać z Biblii, jest z Tytusa, 3 rozdział, 5 werset. Gdy jednak objawiła się dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie z uczynków, które my dokonaliśmy w sprawiedliwości, lecz według swojego miłosierdzia przez kąpiel odrodzenia oraz odnowę Ducha Świętego. Zatem widzimy, gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Wykonać czy wykonywać? Wykonane, zrobione, czy wykonywać, robić? To jest podstawowa różnica. Może zilustruję to taką historią. Pewna kobieta, która z powodu problemów zdrowotnych udała się do apteki, otrzymała przez pomyłkę złe lekarstwo o podobnej nazwie. Ja też doświadczyłem czegoś takiego, że właśnie miałem ochotę zamówić Neoazarinę, a dostałem Neozinę. Nie jest to plasowanie produktu. Po prostu jeden lek miałem dostać, a drugi dostałem zamiast niego. Prawda, że podobne nazwy? Neoazarinę a Neozinę. I obie są prawie na to samo, a mają całkowicie inne działanie. Jedno mogę brać, a drugiego brać mi nie wolno. I ta kobieta miała podobne zdarzenie do mojego. Na szczęście, tak jak i w moim przypadku, jak tylko dostałem to lekarstwo, od razu się zorientowałem, o co chodzi i poprosiłem o zamianę. I na szczęście pomyłka została szybko odkryta, zanim ta kobieta poniosła złe konsekwencje. Takie zdarzenie ilustruje nam bardzo trudną do wyprostowania pomyłkę, jaką popełnia wiele osób. To zdarzenie przypomina nam o innej, ciężkiej w konsekwencjach pomyłce, która ma bardzo często miejsce w świecie duchowości, w świecie religijnym, w kwestiach szukania Boga, w kwestiach szukania prawdy. My ludzie cierpimy wszyscy na pewną dolegliwość, jeśli będziemy odnosić się do tego przykładu, chorobę, grzech. Grzech, osobista wina. W sercu każdego człowieka są nasiona wszystkich grzechów. Wszystkich grzechów całego świata. Każdy ma cały komplet. I to, że one kiełkują z różnym natężeniem, wynika tylko z tego, że są różnie podlewane. I ten grzech, ta osobista wina oddziela nas od Boga. Wielu odczuwa swój zły stan i szuka odpowiedniego przenośni lekarstwa, które uleczy tę chorobę. I wtedy pojawiają się dwie podobnie brzmiące, a jednak całkowicie różne możliwości. Jedna nazywa się wykonywać, czynić. Tak brzmi recepta wszystkich wymyślonych przez ludzi religii. Powstały one z potrzeby serca, a serce jest zepsute bardziej niż wszystko inne u człowieka, więc powstały one z potrzeby złego i zepsutego serca człowieka, aby usposobić sobie przyjaźnie Boga, przekupić Boga, przehandlować z Bogiem po prostu swój problem. Ten cel człowiek chętnie spełni przez własne starania i przez spełnianie religijnych obrzędów. Jednak Biblia
Pismo Święte, Słowo Boże, Boże poselstwo dla ludzi objawia nam, że ta droga prowadzi najwyżej do zmyślonego, podobnego do człowieka Boga, nie do prawdziwego Boga. Nigdy nie prowadzi, jednak nigdy nie doprowadzi do prawdziwego Boga. Wykonane, zrobione, raz na zawsze wypełniło się, wykonało się. Tak nazywa się prawdziwy zbawienny środek, który przedstawiony jest w Ewangelii. Mianowicie to sam Bóg wszystkiego już dokonał, aby połączyć powstałą między nami a Nim przepaść. Dlatego posłał na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czytamy o tym w Jana 3 rozdział 16 werset. Bowiem Bóg ukochał świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pan Jezus Chrystus dokonał na krzyżu doskonałego dzieła odkupienia. Kto w Pana Jezusa Chrystusa uwierzy, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi i wyzna szczerze oraz z prawdziwą pokutą Bogu swoje grzechy, zostanie zbawiony z łaski, którą Bóg miał w swoim sercu od zawsze w kierunku człowieka. Dlatego jest bardzo ważne, aby rozumieć różnicę między raz na zawsze zrobione, to jest dzieło Boże, bo już Pan Jezus nawet na krzyżu powiedział, wykonało się, albo ludzką filozofią wymyślone uczynki robić i przekupić Boga. Boga przekupić się nie da. Więc jeśli ten werset, który dzisiaj od początku wzięliśmy, Tytusa 3 rozdział 4 i 5 werset, gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, zachęcam Cię do tego, abyś pod numer 739 089 088 napisał o tym, a ja chętnie wyślę Ci bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli będę miał taki dostępny i będę miał takie możliwości. W chwili obecnej, gdy to nagrywam, mam takie możliwości i zachęcam do skorzystania z tych możliwości. Jeśli możliwości mi się skończą, no to trudno, najwyżej zmarnujesz SMS-a. Możesz też do mnie napisać na adres czytaj@biblie.skrytka31635500ostrzeszów albo na e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem.